YouTube może uczyć na różne sposoby. Tak ogólnie to YouTube raczej nie jest kojarzony z miejscem nauki, ale są takie miejsca na YouTubie, które uczą i można uczyć poprzez prowadzenie kanału edukacyjnego, na przykład takiego, jaki ja prowadzę w języku angielskim. I są bardzo fajne kanały Pauliny Mikuły, mówiąc inaczej o języku polskim, Radka Kotarskiego Polimaty, Uwaga Naukowy Bełkot, Historia Bez Cenzury, MC i takich kanałów naprawdę jest sporo. Szkoda, że tak mało, chciałabym, żeby było jeszcze więcej, ale YouTube może też uczyć w taki sposób, że promując jakby odpowiednią postawę, ucząc otwartości, tolerancji, zrozumienia dla innych, można pokazać, że w internecie nie trzeba się zachowywać tak jak większość, albo nie trzeba być hejterem, albo nie trzeba być naburmuszonym, tylko można być miłym, można się wypowiadać w sposób, który nie ocenia, można nie pisać komentarzy pod wpływem negatywnych emocji i ja tak właśnie staram się robić, bo zakładam, że będąc takim przykładem, pokazuję innym, że warto taką osobą być. Dziękuję.